Jedna strona się okopała, a druga była elastyczna i wszystko chciała. Bo prawda jest naprawdę, leży po środku. Były tematy, gdzie ani jedna, ani druga strona nie była elastyczna. No przecież... Ponieważ rozmawialiśmy o tym temacie bardzo długo, Państwo przywołaliście nam procedowanie nad tym zadaniem od początku w Komisji Budżetowej, w Komisji Komunalnej. My przywoływaliśmy również swoje argumenty. Długo rozmawialiśmy, więc być może Pan Radny uznał, że odpuszczenie sobie, czyli powiedzenie dobra, dajmy sobie spokój, może Pan Radny zrozumiał jako zgodę. Nie, takiej zgody nie było. Od 15 prawdopodobnie nic nie możemy zrobić jako gmina. Przetargi stoją. Potem to już nagle ruszy i nie jesteśmy w stanie tą kartą wszystko, co będzie to, będą opóźnienia, będą gorsze przetargi, bo firmy połapią już, jak to, dlatego robiliśmy ten budżet, żeby właśnie firmy uzyskały najlepsze rezultaty w przetargach. To tracimy. Nikt o tym nie pamięta. I cieszę się właściwie dzisiaj, że Pan Radny zechciał się wypowiedzieć w tej sprawie, bo ja rozumiem teraz pewną trudność z Waszej strony, jeśli mieliście w swojej grupie Pana Radnego Czajowskiego. Ja proszę Pana, jakie nieprawdy tu dzisiaj powiedziałam? I mam wrażenie, że tutaj padało słowo przeciwko słowu i gdybym siedział tam, gdzie Państwo siedzą, nie byłbym tak do końca zorientowany, no mógłbym różne wrażenia wynieść z tych wypowiedzi. Natomiast chciałbym sprostować jedną rzecz. To nie jest prawdą, że radni, którzy przystąpili do negocjacji, to zorientowali się, że budżet był zły. Zaświadczam, że głosowałem za ten budżetem dlatego, że uważałem, że był dobry. To jest pierwsze. To nie jest prawdą, że to, że prowadzimy ustępstwa w sensie tych porównań z negocjacji, o których tu wspomniał przedmówca, pan radny Sterpień, to nie wiemy w dalszym ciągu, czego chcemy. Zapraszam Państwa, że wiemy, co chcemy. I nie przemawia do mnie słowa, które mówią, że jeżeli wójt, obecnie urzędujący, trzecią kadencję, posiada pewne uprawnienia, to chcemy jemu te uprawnienia ograniczyć dla dobra tej współpracy. Proszę Państwa, to do mnie nie przemawia. Słuchaj, jak ta współpraca wygląda, to chyba wszyscy wiedzą o miesiącach, którzy przychodzą tutaj na tą sesję. I więcej na ten temat nic nie powiem. Także i ta poprawka została odrzucona. Wynik głosowania 10 za, 10 radnych przeciw. Szanowni Państwo, zatem wniosek pana Andrzeja Krawczyka upadł. Wszyscy mamy przed sobą tekst autopoprawki. Przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, autopoprawka została przyjęta. 10 radnych głosowało za przyjęciem, 9 przeciw. Ja tutaj media nie media. Po prostu chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Ostatnio śnieg, taki poważny, spadł w tamtym roku koło Sylwestra. I jak może być taka sytuacja, że przy większości budynków gminy, dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji, chodnik tutaj przy rynku, jest taka ślizgawica lub ja rozumiem, że ktoś nie usunął tego w jeden dzień, w drugi dzień. Ona zgłasza od 25 radnych gminy za zasadnienie. Dziękuję bardzo.